ten, krat pieniądze. Taka komenda wasza. Wow. No co to było? Okazję, ale nie tym razem. O kurde! RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku EDEK vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Max. Siema. No i co, lecimy do meczu i będą liczne pytania leciały. Okej, wbijamy. Dobra, to na samym początku standardowo. Widzę, że tutaj chyba 2016 rok zacząłeś piekać, przynajmniej taki masz tytuł. No ale to możesz ten, powiedzieć jaką masz rangę, jak długo grasz na start. Standardowe pytanie. No dobra, to ten, to aktualnie. Jedyny tryb w sumie jaki gram to są dwójki. No. Mam C2 mam, dywizję czwartą. No. I w sumie to... Coś jeszcze miałem w pytaniu? Kiedy zacząłeś grać chyba mniej więcej, czy tam jak długo grasz? To w ogóle ciekawa jest historia, bo kiedyś grałem sobie na PS4 właśnie w 2016. No. I przestałem w sumie gdzieś chyba w 2018 jakoś w połowie i jak był free na Epiku to sobie wróciłem. Ja jakoś tak z takimi przerwami. No pewnie więcej znajomych było, czy tak po prostu, nawet jak nie było znajomych więcej? To bo to chyba było wtedy, gdy te elekcje wszystkie były, nie? O, możliwe. Tak mi się wydaje, czy coś takiego, to ten to nie miałem. Ej, w sumie faktycznie tak się to połączyło teraz. Nie myślałem o tym wcześniej, że w sumie free to play z elekcjami wyszedł. Nie wiem, co z kolegami grać i tak już. Okej, o kurde. A poza Rocketem, w co pykasz? W sumie to, grałem w CS-ach chyba najwięcej. Ostatnio też ta Trackmania, jak zobaczycie na streamie, to staje się coś pograłem. Trackmania w sumie fajna gierka, tylko jakoś tak rzadko czas na nią znajduję. Ja dzisiaj w sumie grałem i w co jeszcze? Pewnie czegoś zapomniałem. Fall Guys teraz było za darmo, to też coś pograłem, bo więcej osób miało. No tak, jest ekipą tak. Fajne, bo tak samemu to nuda były. I w sumie chyba tyle. No. No to takie spoko gierki, w sumie w każdą z nich też pykałem. A i Minecraft jeszcze, ale to tak mniej. Aha. Na jakichś serwerach. Nie, nigdy na serwerze w Minecraftie nie pykałem, tak szczerze. Ale to chyba przez to, że zawsze na konsoli grałem, a tam albo nie było serwerów, albo o tym nie wiedziałem. Co to za próba Quicksira? No, jakaś taka nieudolna chyba. Bang, tutaj freestyler. O nie, dobra, cofam to. A ty... O kurde, dobra, chciałem zapytać, ale nie, no mówisz, że głównie grasz rankiedy dwójki, czyli nie jesteś żadnym freestylerem czy coś, bo teraz to jest modne. Nie. Okej. Teraz idzie. A Nissan ulubione auto, czy tak po prostu wziąłeś? Nissan, najwięcej gram ostatnio Nissanem, to nie zmieniam. Aha. Ale wcześniej Octane'em i Fankiem grałem też. Nie, są spoko. W sumie też miałem okres, że nim sporo grałem. Jeszcze, no w sumie dawno to było. Tak samo Dominusem kiedyś, pewnie dużo z was nie wie, ale ja kiedyś mainowałem Dominusa. Ja w sumie Dominusem chyba nie grałem, jeszcze Breakout był, ale Breakout tak przez chwilę jak ten. Breakoutem miałem taki problem zawsze, że nie umiałem nim totalnie mocno uderzyć. Typu fajnie się nim latało i wszystko, ale takie placki nim sadziłem totalne. Totalnie nie mogłem wyżyć tego samochodu. Breakout ma właśnie takie fajne hitboxy pod chyba Mastiego mi się wydaje, w sensie fajnie mi się no, przynajmniej długi robiło. Długi jest, to na pewno. Jest chyba najniższy i najdłuższy. Nie, w sensie jeszcze jest ten, Batmobile. Batmobila. Batmobila w sumie też mam. Tego z najstarszego. Chyba tylko auto z tego. Hot Wheels nie wróciły do sklepu, tylko z autek, co były free to play. Przynajmniej z tego, co kojarzę. Pewnie nikt nawet nie wie tutaj, co ogląda, że Hot Wheelsy były w Rakecie. Ja pamiętam, jak był ten, jak klucze były, to był ten sklep taki z autami, co. No. Się kupiwało, ale nie pamiętam co tam było dokładnie, co nie wróciło. No mi się kojarzy, że tylko te. Że tylko Hot Wheels nie wróciły. Jak ktoś pamięta jeszcze, to może napisać w komentarzach, czy coś jeszcze nie wróciło. Ale tak na 80% chyba tylko właśnie ten. O, ale mis. Nie no, o niczym chyba nie zapomniałem. Strafi. O, próba Breezy'ego, ale chyba już w bramie zakończył. Dobra, ogólnie wiesz jakie co zagramy w kolejnym meczu? Mam pomysł, żeby zagrać Boomerbola, ale zagrać Boomerbola na koszykówce.
O kurde, nie grałem nigdy chyba boomera na koszykówce ogólnie. W ogóle nie grałem chyba boomera. Na dropshocie chyba pamiętam, że kiedyś grałem, ale nie wiem czy koniecznie boomerball, ale tak, że piła zapierdzielała, to było też śmieszne. Ale na koszykówce nie grałem. Ja grałem właśnie, kiedyś grałem z kolegą, nawet ciekawie wyszło, więc wydaje mi się, że będzie fajnie. No to, nie wiem, nie mam doświadczenia, ale fajne, nie no, ja ogólnie boomera lubię. Dlatego się boję, bo ty chyba ogarniasz boomera. Ale ostatnio to wiem, na streamach ani nic nie ma boomera, to nie w formie. To znaczy tak chyba. Przynajmniej dla mnie dobrze. I pamiętasz tego? O kurde, chciałem zrobić Quicksilver, ale sobie totalnie zły setup zrobiłem. Co pamiętam? No, jak chciałeś zrobić Quicksilver, chciałem powiedzieć, czy pamiętasz i walnąć. ale coś nie siadło. Dzięki. O, w ogóle takie pytanie, dobra, zdążysz jeszcze. Jak znalazłeś kanał? To jest zawsze ciekawe. Jak znalazłem kanał? W sumie... Chciałem... zacząłem się interesować Rocket League'em, w sensie chciałem pooglądać, jak no. teraz ludzie grają. A kiedy to było? To jeszcze no to właśnie będzie. Jak ten freeplay wyszedł, to z kolegami, jak zacząłem grać, to... Dobra, dalsi lidera, jak coś to tam sobie ustawca chcesz. Nie. Ale nie takie od jakiegoś konkretnego filmu, tylko po prostu Rocketa nagle chciałeś obejrzeć. Rocketa, no nie planowałem, nie szukałem na przykład, jak pewnie większość, czy coś takiego. Jak typu poradnik na przykład. No właśnie, ten poradnik. No. Bo on chyba teraz ten najpopularniejszy jest, nie? Na kanale. Wiesz co, nie wiem, czy najpopularniejszy na kanale jest właśnie poradnik, czy nie jest na przykład z Hogatym odcinek, ale to bym musiał sprawdzić, bo mi się kojarzy, że chyba z Hogatym jest numer jeden albo właśnie poradnik. Teraz nie widać w ogóle, jak ktoś dołączy do drużyny i to jest takie dziwne. Ale dobra, generalnie, tak jak tutaj już Max mówił, to jest boomerball na hoopsach. Boomerball na hoopsach i chyba trasy bramy. Nie no. O! Nie, no i jaki save! Jaki saveik na samym początku już. Ej, ja nie spodziewałem się, że zdążę. Nie no, czemu w ogóle to tak leci agresywnie? Znowu leci chyba. Nie no, wypadł. Coś chciałem powiedzieć i już zapomniałem przez to, że musiałem się skupić. Co? Nie no, ty grałeś w to, nie podoba mi się. Za dobrze ci jedzie na tym już na samym początku. Ej, co ja miałem powiedzieć? A chyba miałem cię spytać, co jadłeś dzisiaj na obiad? Jadłem dzisiaj schabowego z tym, z ryżem. Ej, ogólnie? No dobra, może nie z ryżem? Ale już nie wiem, w ilu odcinkach ludzie odpowiedzieli, że jedli schabowego. Ale tak szczerze, schabowy to jest najlepsza rzecz, jaką można jeść. Ale naprawdę, tyle razy już na odcinku ktoś jadł samobój? No to, nie, dobra, no. To już zaliczona zasada boomera, to żeby było jakiś ongol. A ty co jadłeś? Ja? O kurde, ryż z kurczakiem. Jak fit ziomek, który nie trenuje nic. Dobra. Ja w ogóle nie wiem, ale ja jako jedyny chyba z moich osób. Oj, to leci in! Ale nie, brama! No. Ej, fajny jest ten boomer na tym, wiesz, mi się podoba. Ja jedyny z chyba ze znajomych wolę ryż bardziej niż ziemniaki, nie wiem. Jak wyszło. Ja ogólnie, nie wiem, w sumie lubię i ziemniaki, i ryż, i makaron. Jakbyś tak, może w zależności tak. Od dnia jeszcze. Makaron też git. Jedynie żadnej kaszy, tak nie lubię za bardzo. O to... A ryż to w sumie też zależy jaki. No i makaron w sumie też zależy jaki. A wy widzowie co? Wy bardziej lubicie ziemniaki, makaron czy ryż? Okej. O, ale to się odbiło śmiesznie. Albo schabowy z chlebem od razu. Tak na jak obiad. Z chlebem? No nie wiem, może ktoś tak je. Nie wiem, bo tak powiedziałeś pewnie, że ja zdziwiłem, że ja nie mam czegoś czy... Nowa metoda, oj pińczyk. Że to wchodzi? Ej, w ogóle to jest ten sufit? Na tej mapce jest podobny sufit do tej nowej mapki, co dodali w tym sezonie. Też jest taki jakby, taki efekt trochę. Nie wiem, a ty ogólnie grałeś hoopsy? W sensie, masz jakąś rangę, czy... W tym sezonie nie. Okej. A ogólnie ja... to z 10-20 kierek zawsze zagram, żeby SSL-a wbić. A, no to... to ja właśnie jak grałem, czasami jak mi się nudziło z kolegą sobie grałem hoopsy, to zawsze mnie irytowało w tej mapie. Mnie z obręczy najbardziej wnerwiają. Mnie nawet nie te obręcze, tylko jak się na ściankę wjeżdża, to no. Te ścianki są takie bardziej ostre, te drogi. A to też, ale to najgorsze jest to, że ta piłka tak jakby się odbija pod samym sufitem, czasami w tym narożniku i nie leci w dół totalnie, to jest takie dziwne. W sensie trzeba grać dużo hoopsy, żeby się do tego przyzwyczaić. Na przykład tak jak teraz kopnąłem, to totalnie miał... O kurde. Obrobiłeś to. Okej. Dobra, nie mam. Taki.
O kurde, blisko. Mam wrażenie, że jeszcze parę rzeczy powinienem ci... O, wiem! Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, chcę pozdrowić Tajso. Pozdrowienia. Tajso i... Aktualnie chyba najwięcej czasu spędzam na Discordzie ogólnie grając z Tajso. I też Kurego w sumie, bo ostatnio... O kurde. Ostatnio coś siedzieliśmy. Stare osobistości. No i w sumie z tego community to chyba tyle. A i w ogóle? Zresztą to jeszcze powiem innym, bo dawno nie było tego odcinka. To Max okazało się, że pół roku temu wykupił rezerwację i nagle napisał. Bo na, ogólnie, że ktoś chce trafić na ten odcinek, to zaprasza na Discorda. I tam, no, bardzo rzadko ostatnio na kanale takim specjalnym szukam osób. Ale można na przykład rezerwację sobie odebrać, w sensie, że po prostu nagrywamy filmy. Teraz to jest nawet łatwo, ale kiedyś to jak tyle osób pisało, bo teraz jak patrzyłem, to ten na tym kanale właśnie. Nie patrzyłem, w sensie... Kurde, nie wiem, dawno czegoś nie chciałem nagrać. Może jakieś ranga versus ranga będzie? To będzie się jakoś sprawdzi. Ale no faktycznie, no jak wyszło free to play, to było dużo osób. Na tym kanale właśnie, to centrum się ten kanał nazywa chyba, czy jakoś tak? No. Co się te komendy pisze i na... No do zarabiania, no. To tam strasznie dużo osób pisało. I nie dało się dosłownie kupić tej rangi, bo ciągle ktoś... kradł pieniądze. To jest taka komenda właśnie. Wow! No co to było? Idealnie. O, dobra, nie ma. Ale nie, no tyle, ile razy ta piłka nie weszła tak na styk tutaj do kosza? No, do kosza, to był jakiś w ogóle hit. Chcesz jeszcze jeden? Możemy, no. Dobra, to dawaj, żeby nie było za krótko. 8 minut musi być. Nie, co ty gadasz? widzowie? Wejdźcie sobie na pasek, że już w tym momencie pewnie jest 12 minuta odcinka. Żeby nie było. Jak? 12 minuta? No tak jakoś, no bo bramki padały. Było przywitanie, a obstawiam, że z 12 już jest tak. Nie. Tak na nosa. O kurde, jaki save. Nie, no i to leci in chyba. Ja się ale to ciebie. W ogóle. Nie! Nie! I teraz leci in. O nie, tak. Teraz była bez szans. Nie no, przerąbanek, no takiej prędkości piła leci. O kurde, to jednak jało. Dobra. O, jeszcze miałem, kurde, znowu zapomniałem. Jakie masz hobby może poza graniem, czy tylko granie? Ostatnio w sumie kiedyś grałem w piłkę, na pewno i to długa w sumie większość. Życia, nawet można powiedzieć. No. Nawet nie, że życia w sensie... Świadomego że życia. Chodziłem 12 godzin potem w podwarze. Aha. Tylko, że grałem w klubie długo strasznie. No. A potem w sumie jakoś tak ten, jakoś tak... Jedyne co to ze znajomymi gdzieś. Sobie wychodziłem na różne z boiska. Jak grałeś w piłę, to kibicujesz jakieś drużynce? No, ja wiem, że ty z Gdańska jesteś, nie? Mieszkam w Gdańsku, no. No to ja jestem z Gdyni. Ale w sensie, mieszkam, odkąd studiuję, to mieszkam w Gdańsku, także nie ma tak, że coś turbo. A jesteś w Gdyni to za Arką? No, oczywiście, że tak. A tak na międzynarodowej scenie komuś? Tak, Manchester United, bardzo ten. O kurde, a ja kiedyś miałem poście z Manchester United, a kibicowałem Arsenalowi bardziej. Okay. No nie! Wiem, kick of goal na chłopcach. Jakie śmieszne w ogóle, takie jakieś przepchane to było. Tak, jakoś, nie wiem, wpadliśmy w piłkę z Lidlecza. Okej, dobra, nie ma. No, tobie by weszło, nie? Co? Sugerujesz o stawkę? Ale nie, ale serio taki przyjemny jest ten trybik z jakiegoś powodu. Nigdy nie grałem, nie wiem, nigdy nawet mi przez myśl nie przeszło, żeby boomera zagrać na hoopsach, ale spoko jest. Ja w sumie teraz się zastanawiam, jak tak rozmawiamy, to się zastanawiam, jakby wyglądał boomer na hokeju. A na hokeju? Ale ten to krążkiem? No krążkiem normalnie, no. Kurde, to by mogło być takie w sumie... Krążek ogólnie jest dziwny, w sensie wbrew pozorom, na wyższym poziomie ten krążek jest w miarę ciekawy, bo każdy go wtedy pinczuje, jest takie... to dużo szybciej lata niż się spodziewasz, no ale dalej nikt tego nie gra nawet.
No ta, w sensie mi się nie chce odpaść tego trybu, jak no. Ja bym teraz PlaySwenty zagrał, to pewnie nie wiem co bym miał. No taki... już ma mniejsza, to kurde tam się tyle czasu szuka meczu, że to nie ma sensu. No. Znaczy to też jest różnica na twojej randze, ale... No nie, ja mam niską, ja mam czempiona chyba na krążku, i tak bym szukał po parę minut jednego spotkania. No, nie mówię o tej sytuacji, wiem. Co chciałem wbić tam SSL na przykład Thunderpshocie i po 40 minutach się poddałem, krążek, nie wiem czy... Nie, jest jedna osoba chociaż, która lubi i gra regularnie krążek w komentarzach? Myślę, że bardzo mało. Moim zdaniem jak robią te takie dodatkowe tryby, na przykład jak teraz ten event i trzeba coś tam zagrać, no. To mogliby właśnie robić na kupsach albo na czymś tam, żeby te tryby żyli trochę, a no, tak to... Mogliby to pozmieniać. Nie wiem, to jest siatkówka tam z mapek z warsztatu jest spoko, ale to chyba nie dodali ze względu na to, że za ciężko by była dla graczy. Myślę, że na niższym poziomie to by naprawdę ta piła by musiała mega wolno lecieć, żeby nie było problemu i cały czas trzymać w powietrzu i przybijać. Zagrał w sumie tą siatkówkę, tylko że na Epiku to też na Epiku. Jest większy. Kurde, chyba wiesz co? Z tego co tam patrzyłem, to nie jest trudno zagrać customowe mapki na Epiku. Najgorsze jest to, że trzeba mieć ekipę i przez tego Hamachi czy... Chyba przez Hamachi dalej trzeba to grać. Ja nie wiem. No. Ale nie wiem, może jak będzie Unreal Engine 5 w rokecie, nowy silnik gry, to dodadzą te wszystkie rzeczy. To by było spoko. Nie mówię, że tak na tyle fajnie, że tego Bakesa dodali, to i tak już ten... To było kiedyś niby, ale ten, ale... No, to no i bo tak na zmienia. Początku na Epiku nie było przez... Nie wiem w sumie ile, ale... No nie pamiętam ile. Strzelić coś. O, masz okazję, ale nie tym razem. O kurde! Nie. Co? Nie. Nie, czemu to nie weszło? Fajne było. To teraz za karę. Nie, o. No... nie, no, tak 4-0 dostać? A za karę. Ale kurde, naprawdę przyjemny jest ten trybik. Ogólnie boomera lubię, no tak jak mówiłem, jestem boomer, to lubię boomera. Ez. No, nie, no, jeszcze ten 0. Tragedia. Nie, no, dobrze było. Gdyby nie obręcze, to wygrałbyś na chillu. No i dobra, chyba już o niczym nie zapomniałem, tak jak mówię, dawno nie było tego odcinka, ale mniejsza, to dzięki wielkie Max za tak naprawdę wzięcie udziału, nie wiem. Też dziękuję, w sumie fajnie zagrać i w takim odcinku. No i w sumie co, to by było na tyle, dzięki za oglądanie i elo. Ciao.